Pamiętaj o tym, żeby pod żadnym pozorem nie pozwalać swemu dziecku robić rzeczy, które ciebie tak po prostu wkurzają, denerwują, irytują. To jest twoja odpowiedzialność jako rodzica. Jeżeli tak naprawdę będziesz na to pozwalać, będziesz to w jakiś sposób tolerować, no to niestety, ale bardzo szybko doprowadzisz do takiej sytuacji, że przestaniesz swoje dziecko zwyczajnie tak po ludzku lubić. Mimo całej miłości, jaką je darzysz, my ludzie jesteśmy tak po prostu skonstruowani. No jeżeli ty ze swoim dzieckiem tak naprawdę masz jakieś potyczki od rana do nocy, wiecznie się o coś przepychacie, użeracie, no to nie może inaczej wyglądać. To po prostu nie może być jakaś taka poprawna relacja. Ja dzisiaj tak naprawdę w tym wideo chcę trochę tak głośno pozastanawiać się, jak to się dzieje, że coraz więcej dzieci zachowuje się w sposób absolutnie skandaliczny, czy też nieznośny. Dlaczego ich rodzice to tolerują, dlaczego na to pozwalają i tak dalej, i tak dalej. Ja nazywam się Michał Kędzierski, jestem psychologiem dziecięcym. Zajmuję się tym przez tak naprawdę całe moje zawodowe życie i widziałem już dość sporo. Widziałem dzieciaki, które w momencie, kiedy mama ma atak migreny, zaczynają po prostu piszczeć, krzyczeć, ile fabryka dała, byle głośniej i jeszcze tej mamie gdzieś tam wchodzić na głowę. Widziałem dzieciaki, które tak naprawdę nie mają najmniejszych oporów przed tym, żeby gdzieś tam w restauracji zacząć smarować masłem po fotelu, mimo że obok jest mama i tata i gdzieś tam nawołują do tego, żeby no, dziecko natychmiast przestało, bo tak przecież nie wolno robić. Ono oczywiście nawet tego nie zauważyło, miało to w nosie. Widziałem dziesiątki scen histerii, gdzie dziecko po prostu zaczęło właśnie tupać, płakać, wrzeszczeć, drzeć się niebogłosy, żeby po prostu steroryzować swoje otoczenie, żeby właśnie wymusić na rodzicach czy jakichś dorosłych, którzy się nimi opiekowali, to żeby poświęcić im czas, to żeby kupić jakąś zabawkę. No tutaj chyba największym klasykiem jest taka typowa histeria wywołana przez dziecko w sklepie, właśnie po to, żeby zmusić rodziców do zakupu jakiejś zabawki, która jest po prostu droga, której oni kupić nie chcieli. No i dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak często właśnie spotykam gdzieś tam w sklepach rodziców, którzy mają to histeryzujące dziecko dosłownie leżące na podłodze i oni na to pozwalają, mimo że tak naprawdę rozwiązanie tego problemu jest relatywnie szybkie. To jest parę dni i po prostu to całkowicie znika. Trzeba tylko oczywiście podjąć odpowiednie działania. I generalnie, jeżeli ten temat Cię interesuje, jeżeli chcesz wiedzieć, co robić z histerią, napisz mi po prostu o tym w komentarzu. Jeżeli ja zobaczę, że jesteście tym zainteresowani, to nakręcę tutaj na ten kanał osobny odcinek właśnie o tym, jak sobie radzić z dziecięcą histerią. No ale wracając do tematu, można by tu długo wymieniać rozmaite, naprawdę okropne, skandaliczne, okrutne wręcz zachowania dzieci. Tutaj tak naprawdę łączy je jeden wspólny mianownik. Te dzieci doskonale wiedzą, co robią. One to robią świadomie, intencjonalnie. Kiedy dziecko wpada w histerię, to wie, po co to robi. Postępuje tak, żeby osiągnąć jakiś określony efekt, tak? Dziecko, które wchodziło właśnie na głowę mamie, która dostała atak migreny, również wiedziało, co się dzieje. Przecież ona mu o tym powiedziała, ono było o tym świetnie poinformowane. Dziecko, które gdzieś tam smarowało masłem oparcie fotela, też dostało informację, że nie może tego robić. No, jak więc się to dzieje? No, tych sytuacji można by tu dużo mnożyć. Jak więc to się dzieje? No, że tak duże grono dzieci zachowuje się w sposób skandaliczny, dlaczego ich rodzice na to pozwalają. Tak naprawdę jest tutaj parę powodów. No, chciałbym dzisiaj poruszyć takie, powiedzmy, najważniejsze, te, powiedzmy, które moim zdaniem najczęściej właśnie do takiej sytuacji doprowadzają. Jest cała masa wymówek, tak? Od nich tutaj zaczniemy. Bardzo często właśnie, kiedy rodzice zderzają się z jakimś takim nieakceptowalnym zachowaniem dziecka, no to pojawiają się argumenty w stylu, no ale przecież to jest kilkuletnie dziecko, ono nie rozumie. Ale przecież on jest zirytowany, dlatego że jest głodny, bardzo dawno nie jadł. Tak? Ale przecież tutaj coś takiego czy innego się wydarzyło. No rodzice mają tak naprawdę całą masę wymówek, nie dostrzegając poniekąd tego, że zawsze można znaleźć jakąś wymówkę, zawsze będzie jakiś czynnik w otoczeniu, którym można coś tam usprawiedliwić, tak? Zawsze będzie jakaś trudna sytuacja, w której się dziecko znajduje, zawsze będzie właśnie jakiś taki typowo fizjologiczny czynnik typu, że jest głodne, zawsze będzie tutaj można jakieś fakty połączyć i usprawiedliwić poniekąd to dziecko, ale nie o to chodzi. Ja tutaj jakby namawiam do tego, żeby właśnie nie szukać takich usprawiedliwień, żeby po prostu zacząć wymagać od tego dziecka jakiegoś tam poziomu zachowywania się, że to tak trochę kolokwialnie określę. No bo zobacz, argument typu, że
dziecko jest małe i jeszcze nie panuje na przykład nad swoimi emocjami, to jest żaden argument. Zobacz, jeżeli ty będziesz z takiego założenia wychodzić i nigdy nie zaczniesz wymagać od tego dziecka, żeby jednak no, poradziło sobie, dajmy na to, z jakąś frustracją związaną z tym, że powiedzmy nie może dostać jakiejś zabawki. Generalnie chodzi tutaj o to, że każde dziecko prędzej czy później musi zaakceptować fakt, że nie dostanie wszystkich rzeczy we wszechświecie, że nie wszystko należy do niego. No takie jest życie i zadaniem rodzica jest tutaj przygotować to swoje dziecko. No i teraz jeżeli mamy taką sytuację, że dziecko wpada w jakąś tam histerię i próbuje coś na rodzicu wymusić, no i ten rodzic po prostu albo daje dziecku po prostu to, czego żąda, żeby tą histerię uciszyć, albo tak naprawdę zaczyna to dziecko przytulać. No w jakiś sposób po prostu akceptować to jego zachowanie, czy przychodzić jako osoba z zewnątrz i rozładowywać tą jego frustrację, no to to dziecko nigdy nie nauczy się jakby samodzielnie sobie z tym radzić. Nie da się mu racjonalnie, po prostu logicznie tego przegadać, no bo to wtedy nie dotrze. No dziecko po prostu musi mieć ileś doświadczeń w swoim życiu, gdzie po prostu no, przejdzie taki cykl frustracji, no przejdzie przez coś takiego, no że okej, chcę czegoś, nie mogę tego dostać, nie chcą mi tego dać, popłaczę sobie, no i nic się nie dzieje, no nie dostałem tego. Żeby nauczyło się to akceptować. A jeżeli zawsze pojawia się rodzic i właśnie zajmuje się tymi emocjami dziecka, no albo daje mu to, czego chce, no to to dziecko tak naprawdę zabierana jest mu taka naturalna, powiedzmy, okazja, żeby nauczyć się panować nad tymi swoimi emocjami. Więc tak jak widzisz, to również nie jest żaden argument. Dlaczego jeszcze rodzice to tolerują? No bardzo często chodzi tutaj o to, że oni po prostu nie wiedzą, co robić. Nie mają odpowiedniej, czysto stricte psychologicznej wiedzy. Próbowali gdzieś tam intuicyjnie w taki czy inny sposób postępować, było tylko gorzej. No już troszkę się tak poddali, trochę to zaakceptowali. Ale pamiętaj, nie ma takiego problemu wychowawczego, którego nie da się rozwiązać. I mało tego, jeżeli wie się, co robić, to problemy wychowawcze tak naprawdę rozwiązuje się w ciągu 3, 4, 5 dni, czasem 2 tygodni, ale to jest taki rząd wielkości. To nie jest kwestia miesięcy czy lat. Tak więc mimo, że oczywiście jest trudno w momencie, kiedy gdzieś tam zaczynasz jakieś masowo szczególnie rozwiązania problemów wychowawczych wprowadzać, okej, to może być ciężki okres, ale on jest relatywnie krótki, a później dziecko po prostu zaczyna no, reagować na ciebie, tak? Na jakieś twoje prośby czy polecenia zaczyna reagować, zaczynacie całkowicie inaczej funkcjonować jako rodzina, więc to, że ty nie wiesz, no, również nie jest żadną wymówką, bo tą wiedzę już dzisiaj można zdobyć. Tak jak mówię, to nie jest... To jest konkretna wiedza psychologiczna. Jeżeli szukasz takiej wiedzy, no to zacznij od tego, żeby tutaj obejrzeć treści, które umieściłem na tym moim kanale, bo tak naprawdę kanał Akademia Wychowania to jest zbiór rozwiązań całej masy właśnie jakichś sytuacji czy jakichś problemów wychowawczych, które ty możesz napotkać. I masz to tutaj podane na tacy za darmo, tak więc po prostu korzystaj. Pamiętaj, zanim zaczniesz, żeby subskrybować ten kanał i żeby kliknąć taki mały dzwoneczek koło przycisku subskrybuj, bo dopiero wtedy tak naprawdę będziesz w stanie, dopiero wtedy YouTube wyświetli ci wszystkie treści, które na tym kanale umieściłem. No i będziesz oczywiście na bieżąco z nowościami. Z jakichś względów, no niektóre filmy są po prostu ukrywane, jeżeli nie masz subskrypcji i tego dzwoneczka, więc też tutaj zajmij się tym. Tak, no rodzice po prostu sobie nie radzą, bo nie wiedzą jak, ale nie jest to wymówka, bo ta wiedza jest już dzisiaj do zdobycia. Dwa pokolenia temu rzeczywiście był to jakiś argument, no że nikt takiej wiedzy nie posiadał. Teraz w czasach internetu ty już bez problemu możesz ją zdobyć. Co tutaj jeszcze się, jaki tutaj jeszcze argument się bardzo często pojawia? Ja zauważyłem, że jest jakby taka tendencja, jakieś takie zjawisko, że rodzice poniekąd nie chcą, chcą bardzo być przyjaciółmi swoich dzieci. Dosłownie. No i to niestety, mimo że gdzieś tam patrząc z boku brzmi dobrze, no to niestety jest to opłakane w skutkach, no bo bardzo szybko okazuje się, że ci rodzice nie są w stanie gdzieś tam właśnie wprowadzić jakiejś dyscypliny, gdzieś tam ukierunkować zachowania swojego dziecka, dlatego że po prostu boją się jego reakcji, tak? Boją się tego, że ono zaraz właśnie wpadnie w histerię, popłacze się, rozkrzyczy, czy że po prostu będzie sfrustrowane, czy że będzie mu przykro. I oczywiście to wynika z jakichś takich dobrych tutaj pobudek, dobrych intencji, no ale niestety dobre intencje nie determinują tego, że zrobi się dobrze, tak? No bo jest to taka typowa sytuacja, gdzie mimo dobrych intencji szkodzi się dziecku. Jeżeli teraz ty będziesz jakby patrzeć przez taki pryzmat, żeby za wszelką cenę być przyjacielem tego swojego dziecka, będziesz poniekąd
bać się zburzenia tej przyjaźni, dlatego że ty tu właśnie po prostu no, czasem jak trzeba walniesz pięścią w stół. Powiedz, że tego nie wolno, tego zaczniesz po prostu wymagać od dziecka. To jest normalne i naturalne, że za takimi, że każdy idzie na łatwiznę, w szczególności dziecko. Tak, jeżeli ono nigdy nie miało obowiązków domowych, jeżeli po prostu było w stanie osiągnąć wszystko, czego chce, no troszkę tak cię terroryzując różnymi swoimi zachowaniami, no to oczywiście, że ono będzie się tego po prostu trzymało, no i że będzie, no nie będzie chciało jakichś tam wymogów, tak, wypełniać twoich. No co nie zmienia faktu, że ty musisz po prostu gdzieś tam ustawić tą relację, musisz zadbać o to, żeby ta relacja pomiędzy tobą a twoim dzieckiem była po prostu właściwa. Nigdy do tego nie doprowadzisz, jeżeli będziesz bać się tej konfrontacji, jeżeli będziesz po prostu bać się, że kiedy twoje dziecko wpadnie w histerię, zaczniesz wymagać, to ono przestanie cię lubić. Pierwsza sprawa jest taka, że to źle się skończy, dlatego że ty będziesz po prostu sfrustrowanym rodzicem, no wkurzonym po prostu na dziecko, które wiecznie wchodzi na głowę, a twoje dziecko też zapłaci za to wysoką cenę w przyszłości, bo tak naprawdę będzie po prostu niesocjalizowane. Prawda jest taka, że dzieci generalnie nie lubią dzieciaków, które właśnie gdzieś tam weszły swoim rodzicom na głowę, które są takimi trochę małymi terrorystami, tak, bo te dzieciaki nie są nauczone, żeby się wysilać, żeby dawać coś od siebie, jakby oczekują, że cały świat będzie się kręcił wokół nich. No i o ile mama i tata mogą to w pewnych warunkach tolerować, bo kochają, o tyle jak to dziecko pójdzie później w świat do ludzi, no to jest po prostu odtrącone, jest odrzucone. Tak więc tu jakby wyłożysz się na całej linii. I pamiętaj, to jest też tylko takie złudzenie, tak? Czyli tutaj ten argument rodziców, którzy chcą być przyjaciółmi, a nie chcą być rodzicami, nie chcą być wyżej w tej, powiedzmy, hierarchii domowej niż dziecko, co jest tak naprawdę niezbędne dla jego zdrowego rozwoju, tak? To jest też taki, powiedzmy, mit, że to dziecko przestanie tych rodziców lubić, kochać czy szanować, bo dziecko tak naprawdę potrzebuje silnego rodzica, który jest wyżej od niego w tej hierarchii. Potrzebuje takiego rodzica, bo on mu daje poczucie bezpieczeństwa. Wyznacza, powiedzmy, takie granice, których nie można przekraczać i w obrębie których to dziecko może no, poniekąd swobodnie eksplorować rzeczywistość. I teraz dzieciaki, które są władcami we własnych domach, które są wyżej w tej hierarchii niż ich rodzice, to są dzieci de facto jakby takie nieszczęśliwe, których rozwój jest zaburzony, przede wszystkim dlatego, że one mają nieustanne poczucie takiego lęku z tyłu głowy. Oczywiście nie wiedzą, skąd ten lęk się bierze, nie potrafią go nazwać, ale chodzi tak naprawdę o to, jest to pewien atawizm, coś co w linii prostej wynika z ewolucyjnej historii naszego gatunku. Chodzi o to, że w momencie, kiedy dziecko jest na szczycie tej domowej hierarchii, okej, może się to wydawać fajne, tak, pójdzie spać kiedy chce, wymusi jakąś zabawkę i tak dalej, ale jakby ma poczucie lęku związane z tym, że nie ma kogoś wyżej, kto ochroniłby je w razie zagrożenia, jak pojawią się problemy. A mało tego, ma takie poczucie to dziecko, że powinno jeszcze ogarnąć cały dom i swoich rodziców. Oczywiście ono tego nie zwerbalizuje, ale to gdzieś tam w podświadomości siedzi, no jakby brak. To, że dziecko jest nad swoimi rodzicami w jakiejś takiej hierarchii, że potrafi ich do różnych rzeczy zmusić, a w drugą stronę już to nie działa, no powoduje, że to dziecko właśnie ma poczucie nieustannego zagrożenia, bo nie ma takiego poczucia, że zostanie ochronione, kiedy będzie taka potrzeba. Jest tylko kilkuletnim dzieckiem. Nie ma jeszcze kompetencji, nie jest jeszcze jednostką silną, czy jakkolwiek by to nazwać. Dlatego no również tutaj nie osiągniesz za dobrego efektu. A ja w praktyce, bo tutaj ta moja wiedza, którą ci przekazuję, została zdobyta w taki sposób, że ja od lat pracuję, mógłbym powiedzieć, jako superniania, tak? Czyli wprowadzam się po prostu na parę dni do rodziców, którzy mają problemy wychowawcze i tam na miejscu pomagam im te problemy rozwiązać. Więc to jest jakby wykute w praktyce, tak? Ja nie powtarzam po kimś jakiejś tam teorii. Wszystko, co ci mówię tutaj na tym kanale, to jest tak naprawdę moja czysta praktyka i ja to wszystko dziesiątki razy osobiście robiłem. No a jeśli by policzyć jakieś tam porady telefoniczne, no to tak naprawdę paręset razy każdą rzecz testowałem. Więc wiem, co mówię, tak? To jest czysta praktyka i wielokrotnie widziałem właśnie coś takiego, że kiedy udało się takiego królewicza czy królewnę strącić z tronu, to nagle stawało się dziecko nieobrażone na swoich rodziców, jakieś wycofane, wiecznie wściekłe. Tak, oczywiście po pierwszym takim momencie walki, no bo dziecko walczy o to, żeby status quo zostało zachowane, żeby to ono rządziło w domu, ale po pierwszym
momencie, po kilku dniach takiej, no dość ostrej, muszę też powiedzieć szczerze, walki, nagle się okazuje, że to dziecko jakby uznaje, że jest niżej w tej hierarchii domowej, że mama, tata, no tak naprawdę są tutaj przywódcami. Ono wtedy zaczyna się wyluzować. Odpuszcza mu ten cały lęk czy stres gdzieś tam z tyłu głowy. Staje się dużo bardziej takie przytulaśne. Gdzieś tam po prostu częściej padają słowa typu mamo, tato, kocham cię. Po prostu... No to dziecko bardzo widać, jak się zmienia w krótkim czasie, mimo tego, że chwilę wcześniej było nieprzyjemnie, no bo być może czasem po raz pierwszy w życiu zostały mu postawione jakieś granice, tak? Więc to też jest taka iluzja, dziecko naprawdę potrzebuje tych granic dla zdrowego rozwoju. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Zanim przejdę dalej, chciałem Cię jeszcze bardzo, ale to bardzo serdecznie zaprosić na całkowicie darmowe, na bezpłatne szkolenie przez internet, które poprowadzę w poniedziałek punktualnie o godzinie 20. Na tym szkoleniu opowiem Ci od A do Z, jak rozwiązać problem agresji dziecięcej. Czyli innymi słowy, jeśli Twoje dziecko nie ma oporów, żeby kogoś ugryźć, uszczypnąć, popchnąć, uderzyć i tak dalej i nie robi sobie nic z tego, że Ty mu każesz przestać się tak zachowywać, to dostaniesz pełne, bardzo konkretne rozwiązanie tego problemu, krok po kroku. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu, tutaj pod spodem, pod tym materiałem wideo masz link w opisie albo w pierwszym przypiętym komentarzu. Tak, zostaw mi poprzez tego linka swój adres e-mail, ustaw sobie przypomnienie w telefonie, żeby nie zapomnieć o tym szkoleniu, bo ono nie będzie powtarzane ani nagrywane. No i bardzo serdecznie Cię zapraszam. Szkolenie na temat agresji dziecięcej w poniedziałek punktualnie o godzinie 20. No ale dobra, wracamy do tematu. Ja w swoim życiu naoglądałem się naprawdę dużo dzieciaków, którym rodzice absolutnie nie potrafili postawić żadnych granic i w 100% przypadków prowadziło to do pełnej, kompletnej katastrofy. Codzienność z takim dzieckiem, takie życie z nim pod jednym dachem jest przecież po prostu trudnym, upierdliwym, bo wykonanie trzeba dziecko gdzieś tam w jakiś taki bardzo siłowy sposób przekonywać do tego, żeby jakąś najprostszą czynność wykonało i nie wiem, założenie butów, które zajęłoby mu po prostu 30 sekund, nagle rozciąga się na 30 minut, tak? Dziecko tutaj, nie wiem, walczy, żeby po prostu umyć zęby, zamiast rachu ciachu to zrobić, no i ty tak naprawdę jako rodzic, mało że jesteś wtedy wyczerpany czy wyczerpana, no to tracisz tak naprawdę w ten sposób cały dzień. Tu 5 minut tracisz, tu 10 minut i się okazuje, że ty już w ogóle nie masz czasu na odpoczynek, czy nawet żeby po prostu z tym dzieckiem się pobawić czy powygłupiać, tak? Bo to jest ciągła walka, tak? Nie jesteś w stanie tutaj postawić tych granic, postawić na swoim, więc decydujesz się na ciągłą walkę. No przez to twoje dziecko zaczyna cię wkurzać, no a też chyba nie muszę mówić, że no dla dziecka i dla jego rozwoju nie jest dobre mieć rodzica, który tak trochę staje się rodzicem na siłę, a nie sprawia mu to po prostu satysfakcji. A to jakby to jest normalne, że dziecko próbuje wejść rodzicowi na głowę. To jest... Ono w ten sposób testuje granice, testuje to, co wolno mu w świecie zrobić i poniekąd oczekuje tego. Oczywiście, okej, może słowo oczekuje tutaj będzie źle zrozumiane, tak? Bo to jasne, że dziecko próbuje rządzić i chce rządzić, ale jakby szczęśliwe jest dopiero wtedy i dopiero wtedy zaczyna się zdrowo rozwijać, jeżeli rodzic mu po prostu na to nie pozwala. Więc na tym polega ta gra. Dziecko próbuje, a rodzic po prostu musi to schamować w skuteczny sposób i dopiero wtedy wszystko zaczyna gdzieś tam fajnie i dobrze w rodzinie działać. Jeżeli dziecku nie, gdzieś tam konkretnie nie ustanowisz takich granic, tak, takiego momentu, do którego ono może po prostu dojść, no to ono będzie ciągle gdzieś tam próbowało iść dalej, aż po prostu trafi na tą granicę. Bo na tym polega, zdrowo rozwijające się dziecko jakby ma takie granice. Nie dotyka ich, wie, że nie wolno ich przekraczać, ale do tej granicy może jakby swobodnie eksplorować rzeczywistość. No bo zauważ, jeśli, nie wiem, wpoisz swojemu dziecku zasadę, że gdzieś tam, że ty zabraniasz, że nie wolno przytulać czy ciągnąć za ogon gdzieś tam obcych psów, no i twoje dziecko to zaakceptuje, nie będzie tego robiło, no to może sobie jakby gdzieś tam hasać po parku, biegać po piaskownicy, robić w tej piaskownicy co zechce. No tylko jak się jakiś tam pies przypałęta, nie może go ciągnąć za ogon. Oczywiście upraszczam teraz rzeczywistość, tak? No i wtedy jakby będzie bezpieczne, mówię, piaskownicę eksploruje, ale nie robi jakichś takich rzeczy, no tutaj niedozwolonych.
nie wiem, twoje dziecko musi wiedzieć, że kiedy jesteście na tym spacerze, to na przykład nie może gdzieś tam biec ślepo przed siebie na ulicę, albo po prostu, że kiedy ty je wołasz, żeby się zatrzymało, prosisz, żeby wróciło, to żeby ono posłuchało. No bo znowu, jeżeli nie masz takiej władzy nad swoim dzieckiem, no to spacer będzie po prostu męką, tak? Ty będziesz po prostu ciągle mieć oczy dookoła głowy, biegać za tym swoim dzieckiem. Ono ci się co chwilę będzie gdzieś po prostu gubiło, a za chwilę ci może po prostu wpaść pod auto. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Długo mógłbym wymieniać, ale no chyba zgodzisz się ze mną, że taka codzienność i rzeczywistość z dzieckiem, nad którym po prostu jako rodzic nie panujesz, to jest po prostu męka. I pamiętaj, to jest twoja odpowiedzialność jako rodzica, żeby to wszystko ogarnąć. Naprawdę da się to ogarnąć, nawet jeżeli teraz wydaje ci się, że twoje dziecko jest jakimś wyjątkowo trudnym dzieckiem, albo że to już za daleko zaszły sprawy, to jest tylko kolejna wymówka. Naprawdę, nie uczynisz to, że ty się męczysz jako rodzic, nie sprawi, że świat będzie lepszy, nie rozwiążesz problemu głodu, to tylko tyle sprawi, że ty się po prostu będziesz męczyć, będziesz nieszczęśliwym, sfrustrowanym rodzicem, no a twoje dziecko wyrośnie na osobę po prostu nieprzystosowaną społecznie, tak, niesocjalizowaną i przez to też niezaradną i nieszczęśliwą, więc jakby... Uwierz mi, mimo że to gdzieś tam może być dla wielu rodziców trudne, tak, żeby trochę tak walnąć pięścią w stół, zacząć wymagać, być konsekwentnym, tak, stosować no jakieś to nawet konsekwencje wobec swojego dziecka, kiedy coś przeskrobi, albo jeszcze inaczej, pozwalać na to, że kiedy na dziecko spadną jakieś naturalne konsekwencje, tak, jakieś jego zachowanie w sposób naturalny, no, wywoła jakąś tutaj reakcję, to żeby nie chronić na siłę tego dziecka przed tymi konsekwencjami, no tylko pozwolić mu je po prostu poczuć, przeżyć i wyciągnąć wnioski na przyszłość. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli podoba ci się to, co mówię, jeżeli chcesz więcej tego typu materiałów, jeżeli chcesz, żebym tutaj właśnie rozwijał, żebym uczył cię na tym kanale tak naprawdę, jak w tysiącu małych codziennych sytuacji konkretnie krok po kroku należy zachować się, żeby po prostu zrobić dobrze, tak, żeby właśnie tutaj stosować taką mądrze rozumianą dyscyplinę, bo to nie chodzi o to, żeby stosować jakiś pruski dryl i, nie wiem, tresować dziecko. To chodzi o to, żeby po prostu ustanowić pewne reguły, których dziecko przestrzega, tak, żebyście jako dom, jako rodzina dobrze funkcjonowali w dobrych relacjach, w dobrych emocjach, bez wiecznego spóźniania się gdzieś tam do pracy, szkoły czy przedszkola. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcesz, żebym tutaj ten kanał rozwinął, żebym więcej właśnie takich filmów kręcił, no to mam do ciebie prośbę. Wbij koniecznie łapę w górę. Napisz jakikolwiek komentarz. Udostępnij ten materiał. Podeślij znajomym, którzy mają dzieci i może im się przydać. Wtedy mi bardzo pomożesz, bo jeżeli wykonasz wszystkie te czynności, albo przynajmniej jedną z nich, algorytmy YouTube'a zadziałają tak, że wyświetlą właśnie ten materiał większej liczby rodziców, a dla mnie to jest niesłychanie istotne. To parę sekund twojego czasu, ja będę ci naprawdę dozgonnie wdzięczny. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pamiętaj, żeby zapisać się na darmowe szkolenie na temat radzenia sobie z agresją dziecka i do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam cię. Cześć.